Także pokorne ciele dwie matki z się, a harde żadnej. Także studenci z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jak już tak wychodzą, to spokojnie na spacer przejście tutaj Aleją Zieleniecką. Popatrzeć, jaka to historia była, kto mieszkał, kto żył, kto był, dzięki komu, czemu zawdzięczamy, że jesteśmy, że istniejemy. Aleja Zieleniecka, Państwo zobaczą, jakie to jest piękne, prawda? Jakie to jest ciekawe w ogóle, że nazwa od miejscowości Zieleńce, proszę Państwa, pod którą 18 czerwca 1792 roku wojska polskie walczące w obronie Konstytucji 3 maja. Państwo zobaczą, jak to było bardzo dawno temu, że stara Polska, kraj, Europa, stara, wszystko stare. Ameryka to nawet 300 lat nie ma, a tutaj to na setki lat, proszę Państwa. Na setki lat Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku poprzez trzykrotne zanurzenie. On, wszyscy. A tutaj, żeby ludzie się mogli pocieszyć, to nie tylko trzeba dać im strawę zupy, ale żeby się dowiedzieli troszeczkę więcej na temat historii swojego kraju. Czyli w obronie Konstytucji 3 maja odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. Także wiecie Państwo, w ogóle, gdzie tu pierwsza wojna światowa, a druga? To jeszcze wcześniej, prawda? Także proszę Państwa, tutaj przychodzić, proszę czytać. Śnieg z deszczem pada, proszę Państwa. Mówili, że wiosna. Nie ma żadnej wiosny. Wiosna to będzie pewnie za miesiąc. Deszcz leje, proszę Państwa. I taki bokiem sypie śnieg. Śnieg z deszczem. Także Aleja Zieleniecka. No, proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, oni tutaj rechodupczą, kopyta w kieszeniach trzymają, wrzeszczą, krzyczą. Więcej pokory, więcej skromności. Pokorne ciele, dwie matki z się, a harde żadnej, proszę Państwa. Gdy jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą.